Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj ostatni odcinek z siania pszenicy, mam nadzieję. Zestawik z wczoraj. Pszeniczka. Zasypujemy siewnik i jedziemy siać. Jedziemy siać, mam trochę przygotowane zboża zaprawionego. Zaraz je właśnie wsypiemy do siewnika. Tutaj ogólnie cały bałaganik jest. Dobra, tu mamy w kalfasie, tutaj mamy w kalfasie i tu mam jeszcze 3 worki. Dobra, także co jest Roki? Zabieramy się zasianie. Opsa. Pierwszy kalfasik sypany. Pierwszy kalfasik wsypany. Jedziemy z drugim. Obca. Już ta kurde kura wylazła. No jeszcze trzeba będzie wiaderkami dosypać. Wiaderkami się dosypie. Pełen kocioł jest. Tam wyjdzie około 600 kilo. Także trochę towaru będzie potrzeba. Dobra, otworzymy bramę. Lecimy na Szczecin. Ognia. Ale tu czysto. No bardzo. Bardzo czysto, dobra. Widzimy się na polu w sumie. Zaraz zajedziemy, zacznę sobie siać.
Dobra, lecimy tu! Truja. Na spokojnie. Pierwszy przejazd. Zobaczymy. Mam cały zasypany siewnik. Zobaczymy, ile przejazdów uda mi się zrobić na całym siewniku na tym polu. Podejrzewam, że 3 to max. Nie, zobaczymy. Dawka 204 kg na hektar. No wiadomo, te 4 to na pośle z koła, czyli około 200 kg będzie wysiane pszenicy. Widzicie, tu jest ziemia mozaikowa, gdzie nie gdzie glina, bo są bryłki, nie dało się to bardzo rozbić dronami, a miejscami piasek, a to jakaś taka ciemna ziemia, a to torfowa. Zaczyna się, kurwa. Ściąga mnie i dupa. Taka robota. Nie lubię, kurde, siać przy tych granicach. To jest szok. Zgubiłem. Kurde. I co teraz? Gdzieś zaginął. No już jesteśmy praktycznie pod koniec pola. Zostały jeszcze ze 3 przejazdy. Tak, ze 3 przejazdy zostały. Zatrzymałem się, bo tam są kamienie. Wezmę je od razu bez zasiewnikiem. Zbiorę też, wrzucę tutaj, właśnie te kamienie muszę zebrać. No i tam dalej jeszcze jest tych kamieni w ciul. Już czwarta? Wczoraj dwie, dzisiaj dwie, to już czwarta, ta jest piąta łycha kamieni. Z tego. Opa. Kolejne tam dopiero, dobra. Cofniemy. Cofniemy, jedziemy dalej. O, już zostały raz, dwa, cztery przejazdy. Zobaczcie, ile tu jest tych, kurwa, badziadów. Ja pierdziel, to jest cała łycha kamieni. Ojejku.
takie wysiory. Nie chce ktoś kamieni kupić, bo oddam za darmo, wystarczy sobie zbierać. Powiem wam tak, koniec siania, zestaw elegancko się prezentuje, co wam mogę powiedzieć, skończyłem już w sumie zasiewy, to było ostatnie pole jeszcze, wbiłem kilka strachów na ptaki, żeby w razie czego gdzieniegdzie co leży nie wyjadały po prostu, teraz trzeba czekać na deszcz. Niech to jeszcze dobije fajnie i niech wschodzi. O, tutaj już sąsiada, już pszenica powschodziła. No, zobaczymy jak to wyjdzie, także mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba i jadę do domu odpoczywać teraz. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, cześć!